Witajcie, kochani. Dzisiaj w zastępstwie tradycyjnych naszych tematów i rozmów z Anią mamy dla Was mały prezent. To jest bajeczka Mati Szuka Leosia, którą napisałam ja, a którą zilustrował Michał Szczęśniak, znakomity polski grafik, ilustrator i artysta. Słuchajcie, ona jest przeznaczona dla dzieci od 2 do 4 lat, ale mam nadzieję, że obejrzycie ją wspólnie, zwłaszcza, że mamy święta i prawdopodobnie, czego Wam życzę, znajdziecie więcej czasu, żeby pobyć razem. Zapraszam. Mati szuka Leosia. Czyta Małgorzata Gołota. Mati bardzo lubi bawić się w chowanego. Mama szuka. Tu go nie ma, tu go nie ma. A tu? Też to nie on. Gdzie jest mój synek? Pyta i chodzi po pokoju. O, szafa. Otwiera drzwi. Koszula w paski? Zaraz, to przecież Mati. Z opuszczonymi rękawami, głowa na piersiach udaje koszulę tatusia. Mama okazała się być bardzo dobra w chowanego i szybko odkryła, że to coś w paski to nie koszula, tylko Mati ze spuszczoną główką. Za drugim razem Mati schował się za firanką. Owinął się nią dokładnie i ani mru mru. Teraz mamusia na pewno mnie nie znajdzie, pomyślał Mati. Lecz gdy tylko mama powiedziała swoje ciekawe, gdzie schował się Mati, odsunęła firankę. Kuku, powiedziała radośnie. Za sofą mama znalazła Matiego jeszcze szybciej. Potrzebuje kogoś do zabawy wchowanego, pomyślał Mati i popatrzył na półkę z zabawkami. Mam, Lampart Leoś będzie moim partnerem. Chwycił Leosia za łapkę i poczłapali w stronę łóżeczka. Leż tu i nie podglądaj, bo będę się chował. Kiedy powiem, zaczniesz mnie szukać, kazał Leosiowi. Przez moment wydawało mu się, że Leoś mrugnął i popatrzył na niego czarnymi oczkami. Uzgodnili, że sygnałem będzie przeciągłe E, bo poza tym jednym E Mati potrafił jeszcze powiedzieć mama i dada. Żeby mieć pewność, że Leoś nie podgląda, Mati przykrył go swoją kołderką, a sam udał się w stronę szafy, swojej ulubionej kryjówki. Z radością wgramolił się do szafy. Znieruchomiał i starał się wyglądać jak jedna z wiszących koszul taty. E! zawołał, dając sygnał Leosiowi, by ten rozpoczął poszukiwania. Mati czekał. I czekał. I czekał. Wychylił głowę z szafy. Ani śladu Leosia. Pewnie szuka gdzie indziej. Mati wrócił do szafy i chciał czekać dalej, ale pojawiła się mama, radośnie wołając – Kuku, znalazłam mojego Matiego, a teraz idziemy na obiadek. Mati chciał wyjaśnić mamie, że to Leoś go szuka, ale nie wiedział jak. W końcu miał tylko 18 miesięcy i znał tylko 2 słowa. Usiadł więc na stołeczku, zastanawiając się, gdzie też podział się jego Lampart. Może jest za kartonem mleka? O! powiedział Mati, pokazując palcem mleko. To jest mleko, synku, wyjaśniła mama. O! powiedział Mati, pokazując na kanapę. Może siedział za nią Leoś? To jest kanapa, na niej się siedzi, powiedziała mama. Przez resztę dnia Mati był zmartwiony. Podnosił każdą zabawkę, zaglądał w każdy kąt. Leoś przepadł. Zbliżał się wieczór i mama zawołała – Mati, do kąpieli! Chłopiec z radością poszedł za mamą w stronę łazienki. Był pewien, że Leoś zrobił mu psikusa i schował się właśnie tam. Na brzegu wanny czekały na niego gumowe zabawki. Kaczka, zebra, rodzina dinozaurów z fioletowym tatą dinozaurem i różową mamą, panią dinozaurową. Ale Leosia nie było. Mati nie chciał robić przykrości swoim zabawkom kąpielowym, więc pozwolił im pluskać się ze sobą, choć cały czas myślał o Leosiu. Po kąpieli, gdy mama chciała poczytać mu bajkę, nie cieszyły go kolorowe obrazki. Zamiast słuchać czytanych przez mamę wierszyków, krążył po pokoju, usiłując spytać, gdzie jest Leoś? Ale jedyne, co udawało mu się wydobyć z siebie, to dada ga, Mama chyba nie zrozumiała. A jeśli Leoś wybrał się w świat? A jeśli jest sam i się boi? A jeśli spotkał go pies dziadka, Portos, i zrobił mu krzywdę? Mati bał się o swojego przyjaciela Lamparta. Zmartwiony podbiegł do mamy, wtulając się w jej włosy. Czas spać, kochanie, oznajmiła mama. Przytuliła Matiego i sennego ze zmartwienia zaniosła do łóżeczka. Podniosła kołderkę, a tam, jak gdyby nigdy nic, leżał Leoś i patrzył błyszczącymi czarnymi oczkami wprost na Matiego. Wyjąkał Mati, chcąc powiedzieć, Leoś, cały dzień cię szukałem. Tak, tu jest twój Leoś, powiedziała mama, przykładając pluszowy pyszczek Lamparta do policzka swojego synka. Leoś, ależ się sprytnie schowałeś, wyszeptał Mati w myślach. Jutro też pobawimy się w chowanego, ale tym razem to ty będziesz szukał, dodał i tuląc się do swojego przyjaciela, smacznie obydwaj zasnęli.